Dobry wieczór, Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja nisko się kłania. Dzisiejszy filmik poświęcony mojej 60-tce. Jeszcze 60-tce. No właśnie, dlaczego jeszcze 60-tce? Słuchajcie, udało mi się. Nabyłem akwarium 72 litry. Tutaj od niego założyłem pokrywę. Pokrywa akwaloska, taka z tubą LED-ową 10 W, dzień, noc, zmierzch. Ustawiłem sobie tutaj oczywiście światło dzienne, ten najmocniejszy, no i tak sobie to wygląda. Przetrzebiłem w tej mojej 60-tce rośliny dość znacznie. Mikrozoria i ludwigia, wszystko zostało tutaj przetrzebione, żeby było tego miejsca więcej, no ale w tym czasie, gdy ja zrobiłem ostre cięcie, nabyłem zbiornik 72-litrowy i teraz dylemat. Dylemat taki, czy te moje biureczko, takie zwykłe biureczko z Allegro, w żaden sposób niewzmacniane, czy ono wytrzyma te 72 litry. Akwarium na razie stoi w garażu. Ja jakoś nie spiesznie zabieram się za przykładkę, ponieważ wydaje mi się, że tutaj powinienem podziałać bardziej, jeżeli chodzi o wzmocnienie mebla, na którym akwarium powinno stać. No, w innym miejscu zbiornika postawić nie mogę, niż tylko na tym moim biurku, więc chyba nad tym muszę podziałać. Prosiłbym o radę bardziej doświadczonych akwarystów, którzy mój kanał oglądają, na przykład Krystiana Akwarystykę, którego bardzo, bardzo cenię i pozdrawiam, na przykład Swebo 333 czy Zaferano. Wiem, że oni tutaj mnie odwiedzają, no i może się wypowiedzą, jak z tą przykładką powinienem podziałać, czy sobie tutaj warto iść w nią teraz na tym biureczku, jakie jest. Ono tutaj jest dość stabilne, bo tutaj jest podparcie i na środku, i z boków, więc nie wiem, jak to, czy to wytrzyma, czy nie. Nie chciałbym też ryzykować, więc prosiłbym o tych bardziej doświadczonych, czy Pawła Smoderka, czy właśnie tych, których wymieniłem, żeby się wypowiedzieli, no i może mi podpowiedzieli, co robić. No, wiadomo, no, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie myślałem, że aż tak zacznę szaleć, no ale trochę czasu wolnego, trochę więcej mogłem skupić się na akwarium, więc tak sobie pomyślałem, że zakupię 72, zakupiłem, na razie pokrywa całkiem dobrze się spisuje, światło niezłe, niech się roślinki przyzwyczajają. I teraz muszę podziałać, pomyśleć i podziałać. Tego miejsca troszkę więcej będzie, bo porównałem tę 72 z tą 60, no jest tego miejsca troszkę więcej, przybędzie miejsca w zbiorniku, no o to nam chodzi, żeby tego miejsca było więcej dla naszych podopiecznych, w szczególności później dla roślin, no i dla takiego ogólnego efektu. Powiedzcie, kochani, co o tym myślicie, co robić, jak to robić, żeby było dobrze. Liczę na rady doświadczonych, bardziej doświadczonych niż ja, mądrzejszych pewnie w tym temacie niż ja, więc czekam na wasze opinie, a teraz zostawiam z widokiem mojego baniaka, dość porządnie przetrzebionego, ale myślę, że wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie i życzę miłej resztki soboty, jak i miłej niedzieli.